Cześć, tu Przemek z Finax. Finax inwestuje poprzez ETF-y. Pora, więc byście poznali, co to są te ETF-y. Yy, najlepiej będzie, jak to zilustruję. Zilustruję poprzez klocki Lego moją ulubioną zabawkę, moją i mojego syna. Zostańcie ze mną. ETF, czyli fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie. Brzmi yy, dość skomplikowanie, ale nie jest takie trudne. Teraz Wam to pokażę, jak to, jak to działa. Jak wiecie, na giełdach inw ludzie inwestują już od, od, od setek lat no i po prostu kupują sobie kolejne konkretne instrumenty finansowe, akcje obligacje. Niektórzy kupują zielone, niektórzy kupują czerwone, bo na przykład lubią segment high-tech, nie lubią zielone, bo na przykład lubią spółki ekologiczne, jeszcze inni lubią żółte. Mówiąc inni, mam na myśli zarządzających funduszami inwestycyjnymi, ale też również was, którzy lokujecie na giełdzie bezpośrednio i kupujecie konkretne akcje, bo myślicie, że wiecie lepiej niż, niż wie rynek. Yy, możecie mieć w portfelu na przykład taką, taką układankę, możecie mieć w portfelu więcej szarości, na przykład yy, więcej yy, brązu, albo bardzo dużo czerw czerwieni. Generalnie każdy z nas. Każdemu z nas na początku drogi inwestycyjnej wydaje się, że, że wie lepiej i potrafi wygrać z rynkiem. Przez lata fundusze tradycyjne uważały, że to też wiedzą, wiedzą lepiej. Mają specjalistów zatrudnionych, którzy kupują konkretne akcje danego roku albo na przykład inwestują w Polsce, a nie w Stanach, lub na odwrót. No i dzięki temu biją rynek. Praktyka pokazuje, że to nie do końca tak wygląda, ale to nie jest tematem dzisiejszego, dzisiejszego nagrania. Dzisiaj mam wam powiedzieć, jak działa ETF. Powiedzmy teraz, że rynek jest dużo bardziej skomplikowany i są na niej, są na tym rynku akcje w różnych kolorach, także czarne, beżowe, pomarańczowe. Gdzieś w XIX wieku już wymyślono pierwszy indeks amerykański, Dow Jones, który pokazywał jakby obraz rynku. Powiedzmy sobie, że mamy uszeregowane wszystkie akcje. W zależności tego, też od tego, czy ta akcja, czy dana spółka jest duża czy mniejsza, miała ona większy wpływ na indeks, ale indeks to był taki jakby taki termometr całego rynku. Jeśli na przykład mówi, że w Stanach akcje rosną, to nie mówi się, że konkretne akcje, czy nad Wisłą. czasami też rosną, że konkretne jest akcja spółki X, czyli na przykład Apple czy na przykład Orlenu nad Wisłą, tylko że generalnie cały rynek rośnie, a ten rynek jest zmierzony właśnie indeksami. Dziś tak 50 lat temu Jack Bogle, twórca inwestowania pasywnego, czyli takiego, który nie polega na dobieraniu konkretnych. Klocków, ale kupowaniu całego rynku, wymyślił, że może by zrobić taki fundusz, który naprawdę taki, taki rynek naśladuje. Mając indeks, po prostu dał ludziom dość tanią możliwość kupowania wszystkich spółek w danym indeksie, w proporcjach, które, w które są w tym indeksie. Natomiast to było, wyglądało trochę tak jak obecnie, jak idziecie do tradycyjnego funduszu inwestycyjnego i kupujecie, kupujecie jednostki. Funduszu inwestycyjnego yy, za kilka, za kilkanaście godzin, za dwa dni, powiedzmy, macie, macie te akcje. Te akcje yy, tylko jeżeli chcecie sprzedać, to możecie również pójść do tego TV yy, i umorzyć swoje, swoje jednostki. Więc 30 lat temu ktoś inny wpadł na pomysł, że być może warto zbudować instrument, który będzie po prostu umożliwiał nam zakup i sprzedaż całych, yy, całych indeksów na jednej sesji, albo nawet kilka razy w ciągu sesji. Czyli to jest dla spekulantów, czego Jack Bogle nie lubił, bo on właśnie bardziej chciał, żeby ludzie kupowali i trzymali. My też w Finansie mamy podobną, podobną logikę, natomiast bardzo kochamy filozofię samego ETF-u, czyli instrumentu finansowego, indeksu, który jest notowany na giełdach i tym się różni od jednostek funduszy inwestycyjnych. Czyli po prostu ktoś wymyślił platformę, na której znajdują się Spółki naśladujące indeksy. Dlaczego to jest takie cudowne? Bo jak wiecie, sytuacja na rynku, na rynku jest zmienna. Czasami niektórzy bankrutują. Wtedy uf, wypadają z tego indeksu. Niektórym ro, dzieje się lepiej niż pozostałym i zyskują na wartości. Wtedy taka spółka, u nas żółta, ma coraz większy udział w indeksie. Do tego stopnia, że z małego udziału kilkuprocentowego może mieć nawet kilkunastoprocentowy udział. Niektóre spółki dopiero powstają. Dopiero musimy je dokupić do, do indeksu, bo, 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 bo jeszcze kilkanaście lat temu nie istniały. No więc po prostu następuje się. Rewizja indeksu, korekta i macie też coraz więcej tej akcji. I znowu ktoś upada, bankrutuje, znika z indeksu. Dzięki temu, dzięki temu ETF-owi, yy, nie jesteście podatni właśnie na te wahania koniunktury, tylko generalnie macie, macie instrument, macie, macie produkt finansowy, który w każdym momencie pokazuje taki rynkowy układ sił. Taki, powiedzmy, nazwijmy to portfel zwycięzców. Ktoś, kto jest mocny, ma duże, ma duże znaczenie dla kształtu tego indeksu, na przykład przez jakiś czas Tesla była malutka. Nie było jej w ogóle w indeksie SP500, takim największym, najważniejszym indeksie amerykańskim. Potem, nagle, imperium Milona Moskwa zaczęło rosnąć, i nagle Tesla doszlifowała do, do tego indeksu, i wy, mając ETF, też byliście yy, beneficjentem tego, że, że akcje Tesli rosną. Teraz padają, tracicie na wartości, natomiast ciągle macie sobie w, w waszym portfelu gotowy produkt finansowy, który odzwierciedla yy, sytuację rynkową. Kolejna spółka trafia na giełdę. Na przykład poprzez IPO, czyli na giełdzie. Jest na tyle duża, żeby trafić do dużego indeksu. W Ameryce na przykład SP 500. W Polsce może być to WIG 20. Mamy ją tutaj w indeksie. Rośnie bardzo szybko dynamicznie. Samym swoim wzrostem automatycznie ma większy wpływ na, na, na kształt, kształt indeksu. Teraz tak, co się dzieje z waszymi pieniędzmi? Zyskujecie na tym. Że łącznie te klocki Lego na tej platformie ETF-u ETF yy, są coraz większe. Bo z reguły, powiedzmy, 70% czasu yy, historycznie przynajmniej tak było, że rynki rosły. Natomiast spółki, oprócz tego, że mają wzrosty, spadki swojej wartości, wypłacają również dywidendy. Mamy dwa typy ETF-ów. Niektóre dzielą się tą dywidendą z, z Wami od razu, czyli powiedzmy, niech to będzie te czerwone, niech, niech będzie Apple. Bardzo dużo, bardzo duża spółka. Niech na przykład wypłaca, ma dużo pieniędzy, dużo caszu, jak to się mówi w Stanach. Yy, I dzieli się nim z, y, poprzez buyback albo poprzez wypłatę dywidendy z inwestorami. I teraz co my robimy w takim ETF-ie? Co taki ETF? Bo, bo, jak działa? Możemy, to jest dywidenda. Na przykład ZAP. Możemy dać ją to, tobie, drogi inwestorze, bezpośrednio. Niech to będzie taka nasza figurka. Która ciebie ilustruje. Bierzesz sobie to jako zysk, a to, co masz w ETF-ie, dalej jest Twoim swoim zyskiem. Możesz sprzedać i zyskać na, na różnicy wartości. Natomiast są też, to są ETF-y dystrybujące, czyli wypłacają dywidendę. No, są też takie, które akumulują tę dywidendę, no i rosną razem. Yy, ta gotówka jest, jakby, reinwestowana potem od razu yy, w same ETF. Zamiast wypłaty do. Figureczki naszej Lego. Następuje reinwestycja. Dzięki czemu te klocki rosną, i znowu kolejny rok, coraz wyżej klocki. Niektóre spółki się nie dzielą dywidendą, bo po prostu są na tyle mocne, na tyle same potrafią reinwestować to, co wypracowały, że po prostu lepiej zostawić pieniądze u nich. To jest wzrost kursu. Czasami mają też dywidendy. Wypłacają je albo. ETF zdejmuje z siebie obowiązek reinwestowania tych, tych pieniędzy. Po prostu nie, zamiast tutaj mamy, nazwijmy to jakąś małą balbinką, niech ona yy, ma ten kłopot, że zainwestowała i nagle dostała z spółki Y, yy, na przykład KGHM-u, czyli załóżmy, że to nie jest skarb państwa, tylko drobny inwestor, yy, dostała co roku część zysku, czyli dywidendę. No, i ma kłopot, bo nie wie, co z tym zrobić. Gdyby miała ETF-a akumulującego, nie miałaby kłopotu. po prostu miała, wartość ich, jej ETF-a rosłaby dużo szybciej. Już teraz wiecie, co to jest ETF? Wygląda tak. Następnym razem, jak kupię więcej klocków, opowiem wam, co to jest portfel Finax i jak te konkretne ETF-y składają się na taki portfel. Ale to już, tak jak powiedziałem, przy zakupie wielu platform zielonych, bo w Finansie mamy aż 10 różnych ETF-ów, w zależności od strategii. Dobrego inwestowania.